Na dzień 30 października jestem prezesem Podlaskiego Związku. Po wielkich bataliach sądowych, które trwały 15 minut na sali sądowej, no, czas oczekiwania trwał 1,5 roku, natomiast no, rozprawa trwała bardzo krótko. Jestem prezesem Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Także kończy się monopol Polskiej Federacji i można powiedzieć, że uzdrawiamy rynek i wchodzi po prostu drugi podmiot. No, praprzyczyna jest tego, no, chcieliśmy zmian w federacji. Zmian, które naprawią, w czas by naprawiły tą federację. I to była praprzyczyna wszystkich naszych późniejszych problemów. Oczywiście ludzie zasiadający w federacji, rządzący ją, nie chcą tych zmian. Chcieliśmy transparentności, chcieliśmy oficjalności, ile zarobki, jak wynoszą zarobki. I to była chyba największa kość całego tego problemu. I to spowodowało te wszystkie nasze późniejsze już działania w stosunku do nas, federacji w stosunku do nas. Przez wiele lat próbowaliśmy zmienić coś w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Skoro okazało się, że jest to niemożliwe, federacja ucieka się, można powiedzieć, do takich bezprawnych kroków. Usunęła bezpodstawnie Mazowiecki Związek, bezprawnie, to znaczy oni twierdzą, że usunęła, my jakby de facto jeszcze nie zostaliśmy usunięci, ale oni wychodzą z założenia, że fakty dokonane, że już nie jesteśmy tym członkiem, no to podjęliśmy decyzję, że może szkoda tracić sił i środków na walkę z tym, tylko po prostu założyć coś nowego i żeby wprowadzić te zmiany jakby już tak gładko, bez żadnej tutaj walki. Po co walczyć? Zróbmy swoje i zobaczymy, jak to hodowcy ocenią. Wszystkie działania federacji nie szły w tym kierunku, żeby jednak tych ludzi przyciągnąć, tylko żeby zrazić do siebie. I obecnie około 30% pogłowia w Polsce jest tylko pod oceną. Co się wydarzyło po tych 20 latach, że mamy mniejszy odsetek obór pod oceną jak w chwili obecnej. No, to jest nie do pomyślenia. Po co to było? No po to, żeby ją reformować, żeby jeszcze w czas zdążyć zdążyć ją uratować. No bo pamiętam, jak zaczynałem, wchodziłem do oceny po głowie krów ocenianych przez federację, to było około 40% i były takie rozmowy, że no kwestia czasu, będziemy mieli ocenę podobną jak na zachodzie, będzie to 90 parę procent, 97, 99, wszyscy będą pod oceną. Zbieramy mleko to czyste. Głównym czynnikiem, dla których hodowcy nie korzystały z tych usług, to była cena. A my tu chcemy wyjść z taką po prostu tak, żeby robić to jak najtaniej, żeby jak najwięcej stad było objętych tą oceną użytkowości mlecznej. Wszystko w charakterze i wszystko dla konkurencyjności i wszystko po to, żeby jednak ten nasz polski rolnik miał dużo taniej. No wiadomo, gdzie jest konkurencja, no to ta cena musi być tańsza. Będzie tańsza na samym starcie, będziemy tańsi jak federacja. Natomiast jeśli dostaniemy dofinansowanie, to będzie znacząco, będziemy tańsi. W chwili obecnej planujemy około 10 zł bez zootechnika za uduj, a z zootechnikiem około 13-14 zł. Zobaczymy, czy te koszty będą już ostateczne, czy jeszcze coś się pojawi, ale na razie takie są plany. Jeśli dostaniemy dofinansowanie z budżetu państwa do naszych zwierząt, no to ta ocena, myślę, że będzie kształtowała się na poziomie o 5 zł, 4-5 zł jeszcze taniej jak normalnie. Państwo dopłaca około 2 zł do każdego próbnego udoju. Z budżetu państwa jest dopłata. I będziemy też starać. Tak, będziemy się starać również o tą dotację. No teraz to jest taka sytuacja dla państwa dość prosta, bo oni jakby wszystkie te środki przekazują dla federacji, a jak wejdzie nasz podmiot, no to będą musieli jakoś to podzielić. A teraz federacja jest w dość korzystnej sytuacji, bo ta kwota jest stała. Nieważne, czy federacja doi 1 000 000 zwierząt, czy by doiła 500 000 zwierząt, dostaje tą samą kwotę. E-Ocena jest to spółka założona wspólnie Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Podlaskiego Związku. Spółka została już zarejestrowana. Od nowego roku ruszamy z oceną wartości użytkowości mlecznej, czyli jakby wchodzi konkurencja dla Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka i w końcu hodowcy
po wielu latach będą mieli możliwość wyboru, z której usługi będą korzystać. Podstawową sprawą to będzie ocena wartości użytkowości mlecznej, czyli te parametry, które interesują rolników najbardziej, czyli wartość tłuszczu, białka, komórek somatycznych, laktozy i innych różnych tam pozostałych czynników, które mogą pomóc przy żywieniu, przy prowadzeniu hodowli, przy rozrodzie, przy wszystkich aspektach, które przynoszą dla rolnika profity, dochody, pozwalają zwiększyć dochód z prowadzenia tej hodowli. Czy to też wpływa na cenę mleka, czy nie? Jakoś tak bezpośrednio, to znaczy, czy pośrednio? Na samą cenę mleka nie wpływa, ale na ilość produkowanego mleka wpływa już jak najbardziej. Czyli czym więcej rolnik doi mleka od sztuki, tym więcej zarabia. Także aspekt finansowy jest tu bardzo ważny i to pozwoli hodowcom na zwiększenie swoich dochodów. Jeśli już ten hodowca przykładowo nie prowadził tej oceny, bo my głównie celujemy w gospodarstwa, które nie prowadzą aktualnie oceny użytkowości mlecznej, bo my, tak można powiedzieć, nie chcemy nawet być taką konkurencją bezpośrednio dla Polskiej Federacji, bo tak naprawdę to wcale nie jest konieczne, gdyż jest duży rynek wolny. Tylko 36% gospodarstw produkujących mleko w Polsce poddaje swoje stada pod ocenę, a 64% gospodarstw to są jakby wolni klienci, którzy są do zagospodarowania. Cel oceny jest nowej oceny, naszej e-oceny jest taki, żeby nasz rolnik, który z nami współpracuje, miał dużo tańszą ocenę niż to w chwili obecnej w Federacji jest. No i żeby był traktowany priorytetowo, będziemy naszymi działaniami, nasza ocena będzie zmierzała do tego, żeby jednak rozwiązywać każdy problem rolnika i żeby ta ocena była bliżej jego potrzebom, jego zamysłom, bo przecież te potrzeby cały czas się tworzą, nie możemy to my narzucać rolnikowi, co on ma robić, tylko po prostu my jesteśmy odpowiedzią na to, co on chce. Więc po to jest nowa ocena. A dlaczego powstała? No bo nas nie chcieli w federacji, wyrzucili nasz związek, wcześniej Mazowiecki Związek wyrzucili, więc stwierdziliśmy, że skoro nie da się nic zrobić, nie da się demokratycznie żadnych zmian w federacji zrobić, no to nie ma sensu, otworzymy swoją ocenę i no idziemy z tym do przodu. Ocena bydła hodowlanego jest to postęp w gospodarstwie, jest to myśl hodowlana, są to wszelkie działania, które służą, żeby jednak podnieść potencjał genetyczny tych zwierząt, naszych zwierząt, żeby rozwijać je i genetycznie, i selekcyjnie. Wszystkie te czynniki, które mamy co miesiąc na podstawie każdomiesięcznego udoju, jesteśmy w stanie jako gospodarze prowadzić selekcję naszych zwierząt i patrzeć, jak zarządzać naszą oborą i patrzeć, jak w skali kraju jesteśmy konkurencyjni wobec naszych kolegów. Ocena będzie bardzo podobna do tego, co ogólnie świadczy Polska Federacja Hodowców Bydła. Będą dwie opcje. Jedną, zrób to sam, gdzie hodowca sam zostanie dostarczone dla hodowcy wszystkie próbniki, urządzenia pomiarowe i hodowca sam przeprowadzi udój i wpisze ilość pozyskanego mleka. A druga opcja to będzie tak jak teraz było cały czas, że zootechnik przyjeżdża do gospodarstwa i wykonuje te wszystkie czynności. Tyle, że właśnie ta opcja z zootechnikiem będzie odpowiednio droższa, bo wiadomo, tutaj wynagrodzenie zootechnika dochodzi, a będzie też możliwość jakby, że rolnik zrób to sam, to jest bardzo popularne na zachodzie Europy, że rolnicy sami wprowadzają te dane i to będzie odpowiednio tańsze. Startujemy na pewno od nowego roku. Planujemy od stycznia nowego roku, natomiast już jakieś będziemy w grudniu pierwsze obory u nas badać. Listopad, grudzień będziemy pilotażowo badać kilka gospodarstw, żeby po prostu się wdrożyć i
w jakieś techniczne realia, jakieś tam niuanse, które później mogą wyjść na ogólnym płaszczyźnie wszystkich rolników, więc będziemy starali się jak najwięcej problemów zweryfikować. Oczywiście te problemy będą się pojawiać. To nie jest tak, że ich nie będzie, ale będziemy reagować na bieżąco. Jesteśmy młodą oceną, jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni także na wszystkie sugestie i wszystkie jakieś porady, bo mamy służyć dla rolników. Ogólnie hodowcy z całej Polski będą mogli dołączyć, a na razie jeszcze jakby nie podajemy konkretów, bo dopiero będziemy prowadzili zapisy, jak przeprowadzimy testy naszej usługi. Testy odbędą się najprawdopodobniej w grudniu, jak już będziemy mieli wszystko poukładane, to wtedy będziemy robili spotkania z hodowcami, będziemy informowali hodowców, że jest taka możliwość, żeby można zapisać się do nowej oceny e-oceny i tak naprawdę chcemy do rolników wyjść, jak już będziemy mieli konkrety, twarde fakty, żeby rolnicy po prostu wiedzieli, na co się piszą.